Przed obejrzeniem tego odcinka sprawdź, czy widziałeś poprzedni odcinek. Siatka Gór Kakao, odcinek 22. Sztuki walki kontra kłusownik. Link w opisie. Testament Kikera. Niesamowite rękawice były przekazywane w rodzinie kangurów z pokolenia na pokolenie, ale nie jestem pewien, czy te rękawice nie trafią po mnie w niepowołane ręce. Może lepiej byłoby, gdybym je zniszczył, aby dobra dotychczas równowaga we wszechświecie nie została zachwiana. Nowy następ, co niesamowitych rękawic, jeśli czytasz tę kartkę, znaczy to, że próbowałem zniszczyć rękawice, aby Eri na wypadek, gdyby wrócił, nie mógł ich już użyć do swoich niecnych celów. Lecz pamiętaj, uszkodzenie niesamowitych rękawic ma wpływ tylko na teleportację, a nie na sztuki walki w nich zawartych. PS. Uszkodzenie niesamowitych rękawic może zacząć być odczuwalne z lekkim opóźnieniem. Od mojego ojca, Okusa, wiem, że uszkodzenie niesamowitych rękawic jest dwufazowe. Faza pierwsza. W niesamowitych rękawicach pojawia się odmierzanie losowej długości czas do włączenia się wbudowanego systemu tymczasowego uśpienia. Faza druga. Całkowita destrukcja niesamowitych rękawic oraz tego, kto aktualnie ma je założone. Uważaj na nie. Jednakże, system drugiej fazy może wyłączyć tylko jeden z nielicznych, który opanował perfekcyjnie ponad 20 sztuk walki. Kilka lat później. Tryb fazy pierwszej. Zaraz. Czy to Kao? Mój prawnuk? O nie, faza pierwsza odpaliła się w najmniej odpowiednim momencie. Ten myśliwy też nie miał kiedy się pojawić. Muszę coś z tym zrobić. Już wiem, powiadomię papugę. Telegram od Kikera. Cześć papugo, stop. Hunter powstrzymany przez Kao wrócił. Stop. I znów zaczął porywać zwierzęta. Stop. Kao również został pojmany. Stop. Papugo, odszukaj statek, na którym Kao jest przetrzymywany. Stop. W nim ostatnia nadzieja na uwolnienie innych zwierząt porwanych przez Huntera. Stop. PS. Nie mów mu o tym, że ja do ciebie napisałem. Twój znajomy, pradziadek Kao. Kicker. Stop. O nie! Kao jest w niebezpieczeństwie! Muszę go uratować! Z perspektywy kangurka Kao.
Jak z tej klatki wy... O! Co to za rękawiczki? Wyglądają na rękawice bokserskie. Zaraz, co? Co to za tęcza? Zaraz, te rękawice wyciągnęły mnie z klatki. I dają mi moc, której wcześniej nie znałem. Teraz ten kłusownik dostanie. I co? Jesteś zamknięty. Oto kłusownik, który polował na kangury. Wreszcie został schwytany. Oto twoja ostatnia szansa. Idź i nie wracaj. I bądź wolny. Kilka lat później. Ile ciekawych sztuk walki poznałem, a ile mogłem podszlifować. Kangurek Gao żył sobie bezpiecznie, doskonaląc swoje sztuki walki. W międzyczasie poznał gadatliwą papugę oraz pelikana Lotka. No i się zaprzyjaźnili. Papuga czasami odwiedzała kangurzą część Australii, Lotek również. I tak życie trwało wolno i spokojnie. Kangurek Gao opanował wszystkie posiadnięte sztuki walki niemalże do perfekcji. Jednak świadomość, że najtrudniejsza ze sztuk to sztuka latania, dało mu to nowe marzenie. Otóż od poznania po raz pierwszy papugi bardzo marzył o fruwaniu z nią. Oczywiście zdał sobie sprawę, że sztuka latania nie jest dla wszystkich. Prawda? E? Zaraz, co się stało z tymi tęczami? Dlaczego ich nie ma? Chyba chodzi o te rękawice. I tak, po opanowaniu perfekcyjnie ponad 20 sztuk walki, Gao zauważył coś podejrzanego. Rękawice, które umożliwiły również teleportację, przestały nagle teleportować. Dobrze, że przynajmniej sztuki walki nadal działały. Jakieś kilka lat później. O nie! Znów ten kłusownik? Na szczęście znam ponad 20 sztuk walki. Dam radę. Walka była zacięta. W ogóle dziwne, że myśliwy zastosował tę samą taktykę co kilka lat wcześniej. Jeszcze jeden raz i będzie w klatce. Chwila, co to za odliczanie? Dobra, nieważne, ostatni dzios. Zaraz, co? Ta kukła jego przynęta była w miarę podobna do mnie. Cóż, jednak okazało się to dużo prostsze niż się spodziewałem. Ha, ha, ha! Gdzie ten kłusownik? I gdzie ja jestem? I tak, z powodu uruchomienia się fazy pierwszej aktywowanej przez Kickera w tych niesamowitych rękawicach, Gao został schwytany przez kłusownika Huntera. Dodatkowo, gdyby ta faza nie odpaliła się, to Hunter i tak złapałby kangurka, tyle że najpierw by go ogłuszył. Kiedy Gao przyglądałby się sztucznej kukle Huntera wepchniętej do tamtej klatki. Sztuka ucieczki.
Cześć wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Faldison96, a to jest kolejny odcinek z serii Świat Kangur Kakao. Tym razem już to jest pierwszy odcinek z rundy drugiej, ale będzie to kontynuacja serii, czyli jest to odcinek 23. I tak, będę nagrywał odcinki z serii Kangur Kakao runda druga, czyli Świat Kangur Kakao. No i tak. Jak widzicie, na początku mamy taki wstęp, w jedynce czegoś takiego nie było, w jedynce było menu po prostu i wiadomo. A tutaj mamy oprócz menu jeszcze takie coś. I no i tak, klikamy oczywiście escape i jesteśmy w pięknym menu. Jak widzicie, też się nieco bardziej różni od jedynki, no i tak. Oczywiście autorów pokażę oczywiście na samym końcu, taka moja tradycja na tym kanale, że napisy dopiero po przejściu gry. Chociaż automatycznie są po przejściu tej gry, tak więc dobra. No i tak, jeśli chodzi o opcje, no to jedyne co mamy to sterowanie. Sterowanie jest oczywiście domyślne, nic tu nie zmieniałem. No oczywiście podobno jest też jakiś inny system sterowania przy pomocy na przykład chyba pada czy czegoś tam. Ja oczywiście będę grał na klawiaturze tradycyjnie. Wychodzi się oczywiście z tego menu. Tak, przy okazji można przestudiować co i jak. No więc tak. Skok i akcja to jest S. Atak to jest Shift, toczenie to jest D, rzut to jest Control, celowanie to jest Alt, rozglądanie to spacja. Jak widzicie, spacja, tak więc skok nie może być spacją, bo jest rozglądanie. Wiadomo, ci co są przyzwyczajeni do spacji, to mogą to zmienić, ale ja tutaj i tak, pomimo to, że jestem przyzwyczajony do skakania na S, to często ta, no, że tak powiem, w ten sposób funkcja mnie zawodzi. Dlatego, że jak się kliknie D, jednocześnie to wtedy się, że tak powiem, robi atak z wyskoku, tak więc to powoduje, no, podczas skoku to jest bardzo problematyczne, gdy się przez przypadek kliknie D podczas skoku. No i tak, oczywiście wiadomo, jeszcze mamy, więc tak, numpad, czy tam numeryczne 2 to jest oczywiście powrót kamery, w przód to jest oczywiście, no, czyli te strzałki po prostu znane wszystkim graczom, którzy grają od samego początku. Chociaż wiadomo, psanem dzisiaj się steruje części, ale dobra, strzałkami. W tej grze się steruje strzałkami. No i tak, oczywiście wiadomo, mamy jeszcze dodatkowo kamerę, czyli kamera do góry to 8 numeryczne, 5 numeryczne, 4 numeryczne i 6 numeryczne. Znaczy w sensie 5 i 4 to oczywiście, znaczy 5 to jest w dół, 4, czyli tak, jakby powiedzieli ci z Hugo. Czwórka w lewo, szóstka w prawo, ósemka do góry, piątka w dół. Tylko tam było coś inaczej. Ósemka była w dół, a dwójka do góry była, ale dobra, tu mamy w ten sposób. Anuluj, bo nic nie zmienia. No i jeśli chodzi o konfigurację dźwięku, to mam taką, mam nadzieję, że mnie nie będzie zagłuszała ta konfiguracja. No i tak. I mam nadzieję, że cała responsywność gry będzie dużo lepsza, dlatego żeby scenki filmowe, czy tam cutscenki, żeby działały odpowiednio, to musi się w tle zapisywać film. Tak, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Pa, 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 ram, pam, pam! Pa, 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 ram, pam, pam! Gdzie jest ten statek? No gdzie? Czy długo będę jeszcze go szukała? Nareszcie! Jeśli chodzi o babugi, to jestem nie do zastąpienia! Mogę latać godzinami bez chwili wytchnienia! Wiem wszystko, więc każdy zrozumie, że niemądry hunter złapać mnie nie umie! Dobra, zobaczymy. O! Wreszcie cię znalazłam! Cicho, nie wrzeszcz tak, bo nas usłyszą. Potrzebujemy cię, tylko ty możesz nam pomóc. Podły, okrutny i zły hunter znów zaczął porywać zwierzęta! Hunter ma swoich pomocników. Aby dotrzeć do niego, będziesz musiał najpierw zająć się nimi. Nie widzisz, papugo, że ja potrzebuję pomocy? Niech pomyślę. Hej, gdzie lecisz? Zaplanowane. Udało się! Jestem wspaniała! Statek zaraz dopłynie. Aby iść do przodu, użyj przycisku w kierunku. Aby skoczyć, naciśnij przycisk akcji. Dukaty wskażą ci drogę. Do zobaczenia!
No i to mi się podoba. Jak widzieliście, nie było żadnego błędu, wszystko dobrze zadziałało, dlatego że zapisuje się w tle film. Tak działa niestety ta gra, że musi być zapisywany w tle film, żeby gra, no, że tak powiem. Oczywiście Movie Maker, oczywiście w Movie Makerze zapisuje film, jest to oczywiście wstęp do tego, do tego sezonu, tej serii. No i tak, oczywiście jeszcze to jest faza, no, faza już oficjalna, ale jeszcze tam będę poprawiał coś, dodawał jeszcze coś tam, więc to jeszcze nie jest końcowa faza. No i tak. I oczywiście, no, jak się zapiszę, to będę musiał przerwać nagranie, dlatego że wtedy automatycznie czasami przenosi mnie do programu, czasami nie. No, znaczy czasami minimalizuje mi programy inne, a czasami nie. Znaczy gry na przykład. O, tu mamy błąd skrzynki, ale to już można na to przymknąć oko. To nie przeszkadza. No i tak, steruje się no, w taki sposób i w taki sam sposób by się sterowało, gdybym użył opcji tej, którą ktoś polecił w komentarzu, w Kangurku KO1. Tak więc ten sam system sterowania byłby wtedy, bo testowałem specjalnie. I no jednak do jedynki ten system sterowania nie pasuje raczej. No i tak, jeśli chodzi o atak, to mamy tak, że trzymamy shift lewy, no lewy shift to jest atak. I oczywiście można trzymać, jakby ktoś nie wiedział, bo zazwyczaj to się kilka razy się klika shift. No i najlepiej mieć wyłączone klawisze twarde, czy jakieś tam, które po prostu, jak się zbyt często klika shift, to w tej grze akurat to akurat nie da się tego uniknąć, bo tu często, gdy się walczy z wrogiem jakimś, to się używa. Można też oczywiście atakiem 2 uderzać oraz skok i skok z wysoka, to właśnie i te skoki mogą być bardzo zwodnicze, gdy się na przykład skacze nad wodą na przykład. Można spaść i się utopić. I tak. Kao opanował wszystkie sztuki walki, jak wspominałem wcześniej. Umie je niemalże na 90%, dlatego że no cóż, to jest nierealne, żeby ktokolwiek był w stanie opanować sztuki walki w 100%. To jest po prostu niemożliwe. Żaden mistrz nawet, czy tam sensei, nie byłby w stanie opanować wszystkich sztuk walki w 100%. No chyba, że miałby te niesamowite rękawice. Oczywiście, o czym Kao się dowie w przyszłości. No i tak, jeśli chodzi w ogóle o jego marzenie, o, tu mamy Biedronkę jakąś, o tak, możemy się rozglądać oczywiście. Mamy zamkniętą Biedronkę, jak widzicie Hunter nawet posunął się do takiej zbrodni, żeby nawet Biedronkę zamknąć w klatce. No, ciekawe na co reszta tych klatek. Oczywiście możemy też zmieniać kamerę przy pomocy, tylko nie wiem jak to będzie z kamerą, gdy będę przerywał nagranie. Dlatego, że jak przerwę nagranie, to może się potem wyłączyć to sterowanie. Bo tutaj oczywiście wiadomo, Numluk niestety jest, znaczy może nawet niestety jest, znaczy zrobiłem sobie taki klawisz do włączania nagrywania, żebym wiedział, że jest w nagrywaniu. Czyli po prostu, żeby no, raz był zgaszony, raz był zaświecony. I zazwyczaj jest zaświecony, gdy nie nagrywam, a gdy nagrywam, to jest zgaszony. Tak więc dzięki temu wiem, że włączyłem nagranie. Ale to się różnie zdarza, program już miał 2 razy, czy tam 3 razy nawet kaprysy, ale dobra. No i tak, mam nadzieję, że nie będzie klatkować mój film, dlatego że jak film się zapisuje jakiś inny w tle, no to wtedy mogą być różne problemy. No i tak. O czym marzy Kangurek, oczywiście. Od jakiegoś czasu zaczął marzyć o tym, żeby fruwać. No bo w końcu, no sztuka latania to jedna z, no, z najbardziej niezwykłych sztuk. Nie mówiąc już o tym, że jest ona bardzo trudna. Najtrudniejsza ze sztuk, jak było w takiej jednej piosence. No i tak. Oczywiście zaraz pójdziemy za tymi monetami i tak. No, oczywiście możemy się rozglądać w poszukiwaniu monet i no, wszystko zwiedzać, o tak. Tu jest po raz pierwszy oczywiście użyty, że tak powiem, tryb pierwszoosobowy. No i tak. Oczywiście jak podskoczymy i użyjemy shift, to oczywiście jest ogon i można sobie coś takiego robić. No nie, nie jestem w stanie teraz. No nie wiem. Trochę się zacina. Ale dobra. Można oczywiście ogona użyć podobnie jak w jedynce, żeby móc się przedostać, że tak powiem, dalej. No i tak, jak film się już kończy zapisać, to często wtedy najbardziej klatkuje gra, więc nie wiem, czy będę dalej szedł to. Po prostu zrobię cięcie i po prostu nagram ciąg dalszy następnym razem, kiedy będę znów coś zapisywać. Bo podczas właśnie, kiedy się kończy zapisywanie, to jest problem wtedy ze wszystkim. Klatki się nie potrafią ogarnąć. No i tak, jest taki problem, że musi mieć dużo miejsca na dysku. O, tu się da na przykład. Można robić takie... takie coś. Widzicie co dokładnie. Dobra. Ja tak dalej nie będę robił, bo już wystarczy. I tak. Zanim pójdziemy oczywiście tam to jeszcze... Mam wrażenie, że zaraz się zapisze film, więc będzie wtedy problem. Bo wtedy mnie może albo wyrzucić i wtedy odcinek się może zepsuć, albo po prostu... Na szczęście jest poprzedzone to dźwiękiem systemowym. Bo specjalnie sobie ustawiam głośność dźwięków systemowych na 1. Żeby w razie czego usłyszeć dźwięk i dążyć szybko wyłączyć nagranie.
żeby nie stracić nagrania. A więc zobaczymy, jak to pójdzie. A więc jak wyłączy, no jak zapozuję bez ostrzeżenia, to znaczy, że czy tam przerwę, to znaczy, że po prostu film mi się nagrał i muszę zacząć, no muszę zapisać jakiś kolejny film, żeby, znaczy włączyć do zapisywania. No cóż, to jest teraz najdłuższe zapisywanie, ale niestety w połowie dopiero zacząłem, wpadłem na pomysł, żeby włączyć Kangur Kakao rundę drugą. A więc idziemy w takim razie, zbieramy monety. No to są drzwi, przez które przejdziemy, tak, mroczne doki. Pomóż mi! Pomocy! To ten kłusownik. Zaraz go zaatakuję! Co to dla mnie? Dasz mi osiłek! Wpuść mnie, ty opasły gamoniu! Zjeżdżaj, papugo! Gdzie razie? Ma kasę? 3000 dukatów albo spadaj! Go, nareszcie! Hunter szykuje właśnie kolejny transport zwierząt! Serio? Musisz go powstrzymać! Jedyna szansa na ratunek to dostać się na statek i uwolnić biedne zwierzaki! Potrzebujesz 3000 dukatów, aby przekupić bosmana, który wpuści cię do portu! Idź najpierw, porozmawiaj z Bobrem. Zabierze cię do swego lasu, gdzie na pewno znajdziesz dukaty. Możesz się rozglądać, naciskając przycisk rozglądania się. Ej, czekaj. Polecimy? Ej, chodź. A, nie weźmie mnie. Ej, ja chciałem latać. Fruwać chciałem. Marzę o fruwaniu. Dosłownie, chcę latać. Myślałem, że papuga mnie może nauczyć latania, no nie? Jak ja mam latać? O, może ten gość mi pomoże. Gościu! Gdzie razie? Ma kasę? A, to słyszałem. 3000 dukatów albo spadaj! Każdemu tak mówisz? Co? Bossman, który pilnuje wstępu do doków. Zaraz, przecież ja byłem chyba wcześniej na statku Huntera. To jest drobny brak logiki, no skoro... A dobra, nieważne, bo on był, no, on był więźniem, więc musiał uciec. A poza tym Hunter był uzbrojony, więc to było niebezpieczne bardzo. Zostać na tym statku. Cóż, był wybór. Albo zostać na tym statku, nie, inaczej. Albo uciec z tego statku lub umrzeć, więc Kangurek wybrał jednak ucieczkę z tego statku. No i tak, oczywiście będziemy tutaj wszystko rozwalać i zbierać wszystko, co się da. Nawet kryształy, ale kryształy później dopiero. Najpierw pozbieramy monety. Jak widzicie, monety się już zbierają, mamy ich ponad 38. Znaczy nie mówi się ponad 38, mówi się ponad, gdy jest okrągła liczba. Czyli ponad 40 mamy. Tu mamy kolejny kryształ i oczywiście, jak widzicie, mamy drzwi. No i tak, niesamowite rękawice się popsuły, zobaczcie, zmieniły kolor na pomarańczowy z czerwonych, jak widzicie. Widzicie, prawda? No właśnie, i teraz teleporty do bonusów nie działają. Aby zadziałały, to musimy oczywiście wyzbierać odpowiednią ilość kryształów. W tym przypadku musimy 150 kryształów pozbierać, aby otworzyć te drzwi. No i za każde 50 są drzwi, tak więc... Zresztą zobaczycie, tutaj właśnie te zwierzęta szły. Oczywiście tak, Kao opanował jedną z najtrudniejszych sztuk,
No, nie mówię, znaczy nie licząc oczywiście, znaczy inaczej. Sztuka latania to wiadomo, że jest trudna, ale jeszcze drugą trudniejszą sztukę opanował. Oczywiście nieśmiertelność. Jest nieśmiertelny w tej grze, w ogóle się nie traci tutaj żyć. Nie ma w ogóle tutaj żyć, tutaj jest po prostu pasek zdrowia. Jak go stracimy, to po prostu wczytuje się oczywiście ostatnia, że tak powiem, ostatni element w jakimś poziomie, na jakiejś planszy. Czyli w tym przypadku, jeśli byśmy zginęli, to oczywiście znów się powtórzy scenka, no, kiedy będziemy chodzić ze statku, tak więc... Lepiej tutaj nie zginąć. No i tak, tędy szedł oczywiście kangurek i wszedł sobie gdzieś tam, przez kratę pewnie, albo gdzieś, albo przez domek chyba, nie przez kratę, bo nety zostały. Więc tam chyba przeszedł. No i tak, co my tutaj mamy? Tu mamy kolejne bonusy za 200 oraz za 250 i to są wszystkie bonusy, więc ich nie ma. Tutaj oczywiście mamy sobie przystań, czy tam molo. Tak, molo i morze. Dobra, kryształy zostawię, jak powiedziałem. No i tak, i oprócz tego są jeszcze umiejętności, które można udoskonalić, dlatego że są one, że tak powiem, no idealne. Jedną właśnie jest ogon, skok oraz wyskok taki i tupanie. Też jest oczywiście do udoskonalenia i jeszcze coś dodatkowego, o czym wspomnę później. Tu mamy oczywiście monety, jak widzicie możemy je rozwalać w różne sposoby, znaczy skrzynki możemy i beczki rozwalać. No i tak. Jak widzicie, huntery są oczywiście, czy tam kłusownicy są, znaczy nie, to ten kłusownik jest na monetach. Jak widzicie, dorobił się bardzo dużej sławy przez swoje, że tak powiem, zamiłowanie do kolekcji zwierząt, no, rzadkich zwierząt. No i teraz stał się posiadaczem własnej waluty, jak widać. No i tak, i ta waluta na szczęście zostanie, no inaczej, przyjmuje ją również posłan no, w Mrocznych Dokach, który pilnuje przejścia. Z powrotem do przystani, w której to, czy tam doki, tu też są roczne doki, ale tam są doki, no, do których właśnie przypłynął Hunter teraz. I żeby się tam dostać, to oczywiście musimy... 3000 dukatów! No właśnie, tego potrzebujemy, no i tak. Tu mamy jakiegoś bobra, który śpi oczywiście sobie. Nie będziemy go budzić, bo wiadomo, sen to zdrowie. Wiecie, nie? No i dlatego budzenie go byłoby normalnie... czystym brakiem poszanowania jego zmęczenia. Może później do niego przyjdziemy, w tym odcinku nie wiem czy przyjdziemy, bo ja planuję, znaczy inaczej. Jeszcze chcę tytuł wymyślić oczywiście, bo mam pomysł na tytuł jeśli chodzi o ten początek, ale nie wiem jak to będzie wyglądało. Nie wiem czy się w ogóle nagra, więc dlatego tytuł nagram, dogram, że tak powiem oddzielnie. Tu mamy fontannę i tak, ja postaram się pozbierać wszystkie monety na razie póki co. Tu mamy zegar. To oznacza, że już niedługo koniec odcinka. Dobra, nie, żartuję, ale zobaczcie. Kawał jest poszukiwany, to znaczy już Hunter zorientował się, że nie ma nas na pokładzie. Znaczy właściwie to byłoby dziwne, że nie ma nas pod pokładem. Tak więc... no... nagrodę chyba jakąś... nie wiem, jako więźnia nas traktują po prostu i jesteśmy poszukiwani. No i tak. Oczywiście ten pociąg jeszcze w przyszłości użyjemy, na razie póki co jest bariera, więc nie można tu wejść. No i tak, tutaj oczywiście mamy kolejne skrzynki. No, to jest jeden ze sposobów, w jaki można je rozwalić w miarę szybko. I nic tu więcej nie ma, wejść się na tory oczywiście nie da. Dobra, kamera mi się przybliżyła. Tak, mamy pociąg, fajnie. No i tak, tu mamy oczywiście również koniec i tu mamy wodę, no i można się utopić oczywiście w niej. No i tak, tutaj też coś będzie, ale na razie póki co nie mówię jeszcze co. 75 monet i to są wszystkie monety, które można zdobyć w Mrocznych Dokach. No i tak, możemy oczywiście się kąpać, że tak powiem. Oczywiście wiadomo, gdy będziemy mogli cały czas używać toczenia, no to wtedy... no, to wtedy będzie można, że tak powiem, że on będzie tak jakby po prostu bardziej nurkował w tej fontannie. Ale na razie póki co się nie da, możemy się kąpać w tej fontannie, fajnie. Tu coś mamy. Tak, papuga kazała najpierw pogadać z bobrem, ale wiadomo. Ja najpierw, no, zaglądam tam, gdzie żaden przeciętny gracz by nie zajrzał. O, widzicie? Jaka piękna trawa. No, kto by tutaj zajrzał? Napiszcie w komentarzach, kto by z was zajrzał w takie miejsce, tutaj. Nikt by nie zajrzał, bo tu nic ciekawego nie ma. Jeśli chodzi o fontanny, to jak widzicie,
kłusownik oczywiście, stary znajomy Hunter, on tutaj sobie jest, no, ma swoją rzeźbę, że tak powiem, oraz łuk, który trąbi sobie, chociaż nigdy nie widziałem jego tego łuku. No i tak, jakoś złapał kangurka Kao, a jak złapał, to oczywiście na początku zobaczyliście, jeśli ten odcinek już jest, że tak powiem, wrzucony. Dobra, co dalej? Kto to? Witaj, Kao. Właśnie na ciebie czekałem. Serio? Cześć, Bobrze. Psst, musimy być ostrożni. Ktoś może nas obserwować. W naszym bobrowym lesie żyło się dostatnio i zgodnie. Pewnego dnia zjawił się w nim Hunter. Przekupił naszego chciwego szamana, który teraz jest po jego stronie. Wraz ze swymi pomocnikami zmuszają naszych braci do niewolniczej pracy. Mam nadzieję, że zdołasz nam pomóc, a raz będzie znów szczęśliwą krainą. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Dobrze zatem. Czy chcesz wejść do lasu? No więc tak. Jeśli chodzi o to, to jak widzicie, wszystko działa bardzo dobrze, nie ma żadnego opóźnienia, jest, no, przyjemnie się to ogląda. Jeśli chodzi o cutscenki, no i tak. I jak ten Hunter w ogóle przekupił, jak śmiał w ogóle przekupić tego wielkiego szamana bobrów? No, czciwy, czy tam, no, czciwe, nie, chciwego, tak? On jest chciwy, ten szaman, tak? Przekupił go, no i tak. Jeśli chodzi o monety, no. A, no tak, musiał go przekupić, bo jest taki bogaty, że nawet własną walutę sobie ma. No dobra. W takim razie... Nie. Dobranoc. Śpi sobie. Widzicie? Śpi dalej. Słodkich snów. Przyjacielu. No i tak. Wszystkie monety pozbierane, jeśli chodzi o, że tak powiem, no, jedyne co zostało to kryształy do pozbierania, ale jak powiedziałem, kryształy pozbieram później. Czyli tak, za jakieś 49 kryształów wrócę tutaj do mrocznych doków i wezmę oczywiście ten 50, abyście widzieli, jak się to otwiera. A potem za następne 49 przyjdziemy do kolejnych drzwi, tak żeby było na bieżąco. Na nadzieję, że się uda, chociaż nie wiem, bo nie wiem, jak to jest rozmieszczone po poziomach. Dobra, ale to tyle. Ja tutaj nie będę szedł dalej, zapiszę sobie stan gry nawet. Na jedynce. A se na dole zapiszę. Haha. Działa zapis gry. Jak widzicie, 1% gry już ukończyłem. No i 75 monet zdobyłem, fajnie. Ale to było na tyle. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie, cześć, pa. No i pozdrawiam. Bo muszę sprawdzić, czy to w ogóle działa.